został uzdrowiony. Witajcie. Mam imię Sławek Krzyżowolski. I jestem uważany za faceta w średnim wieku. Przynajmniej tak świat uważa. Dlatego nie zawsze przejmuję do siebie, ale wiem, że my faceci w średnim wieku mamy coś, z czego nie mają młodzieńcy. Mamy prostatę. Wiemy o tym dlatego, że ona nie działa za bardzo dobrze. Wcześniej, kiedy wszystko jest w porządku, to nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego, że mamy taki malutki gruczoł, który nagle zaczyna rosnąć i wcale nie jest to powód do dumy. Zaczynają się problemy i one się kończą w wieku gdzieś tak lat 60-70, kiedy to operacyjnie wycina się prostatę. To nie jest mądry zabieg, nie jest bezpieczny, ale bardzo polecają to chirurdzy. To nie było to dla mnie wyjście, więc byłem chrześcijaninem, więc stwierdziłem, Bóg się o to zatroszczy, on mnie z tego uzdrowi. No i nic się nie działo. Stwierdziłem, że po prostu chyba jednak trzeba będzie się pomodlić. To taką modlitwą wiary. Zbierałem chyba ze dwie garście wiary i pomodliłem się na głos i powiedziałem: Panie Boże, proszę, zabierz ode mnie tą chorobę. No byłem dumny z siebie, z tej modlitwy, ale nic się nie działo. Pomyślelibyście sobie, no ale przecież można pójść do kościoła, który ma takie prowadzenie i uzdrawia, i tam prowadzący nałożą na ciebie ręce. Ale gdzie? Może nie wszyscy wiedzą, gdzie jest prostata, ale to jest bardzo takie intymne miejsce. Ja bym nie dał prowadzącemu nałożyć na siebie rąk. Tym bardziej prowadzącej. To był problem, ale przyszedł czas, że znalazłem się tutaj z wami i stało się coś dziwnego, zmieniłem wiarę. Przestałem się o to modlić. Zrozumiałem, że uzdrowienie to ja mam z krzyża. Ja po prostu stanąłem w wierze i w autorytecie przekląłem tą chorobę. Powiedziałem jej, że jest nielegalnie, tak samo jak nielegalnie jest ten demonek, który próbował tam samym się chować i próbował, znaczy ja się nie bałem, ale on wprowadzał we mnie takie poczucie niepewności, zagrożenia. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym razie on też dostał po łbie. I wtedy z wdzięczności dopiero się pomodliłem. Boża modlitwa uwielbienia dla Chrystusa. I to mnie oczyściło. Byłem po prostu spokojny. W miarę spokojny. Bo czekałem na to, że wszelkie problemy, wszelkie symptomy znikną. To jeszcze nie następowało, ale ja byłem spokojny. Jak zaczynało się coś dziać takiego, że byłem zaniepokojony, od razu znowu uderzałem z tą modlitwą dziękczynną, żeby się upewnić, że wszystko będzie dobrze. I Bóg mi potwierdzał, że będzie dobrze. Tak chyba ze 3 razy. Chyba gdzieś ostatni raz, prawie 2 miesiące temu, tak się pomodliłem. I zupełnie zapomniałem o tym. I mieliśmy grupkę domową, to było 2 tygodnie temu. Tak normalnie na koniec grupy modliliśmy się, tak jak po prostu nas ta modlitwa zastała, siedzieliśmy jeszcze, ja z takimi rękami rozwalonymi, jechałem na językach, skromnie siedząc jak mężczyzna, czyli tak rozwalony. I nagle poczułem dotyk. Bardzo silny, bardzo zdecydowany, ale bardzo delikatny. W tym miejscu, w którym mówiłem, że się nie dotyka mężczyzny. To było bardzo niekomfortowe. A nie będę o tym dużo mówił. Było niekomfortowe. Ale ja wiedziałem... Znaczy otworzyłem od razu oczy, nie było nikogo. Ja wiedziałem, kto mnie dotyka, ale musiałem otworzyć oczy, żeby się przekonać. I Bóg powiedział wyraźnym zupełnie głosem do mnie, to miejsce jest uzdrowione.
a za chwilę jeszcze powiedział coś takiego: i nigdy nie będziemy do tego wracać. Amen. Słuchajcie, po prostu byłem w euforii. Chciałem zaraz wszystkim o tym powiedzieć, ale na grupie tak wspaniale nam się modliło, że to trwało długo i długo, długo i długo. W końcu zrobiło się zupełnie za późno. Wszyscy się w panice potem rozjeżdżali. Nie powiedziałem. Z moją żoną Niną to jest zawsze tak, że mamy tyle rzeczy sobie do powiedzenia, że akurat tego nie zdążyłem powiedzieć. Ale na następny dzień było super. Była euforia, wszelkie... jak on się nazywa? No, symptomy zniknęły. Zupełnie nic. Drugi dzień nic. Na trzeci dzień nic. W połowie dnia przyszedł jakiś taki głosik. Ty idiota. Przecież ty pewnie nawet nie byłeś chory. Przecież ty się nawet nie zdiagnozowałeś, bo się bałeś. Ja mówię, no faktycznie, tak było. Ale znam cię i nie przejmuję w ogóle tego, co ty mi mówisz. Spadaj stąd. Spadaj. Przed wieczorem. Najpierw przysłał symptomy. Przyszedł i powiedział: no i co? Wcale nie zostałeś uzdrowiony. A ja mówię: jesteś głupi. To jest po prostu wszystko ściema. To, co ja czuję, to nie jest ważne. Tego w ogóle nie ma. Spadaj stąd. No i jestem tutaj i mówię wam to świadectwo. Wszystko się skończyło. Bóg jest dobry i Bóg naprawdę dotyka. To nie jest fraza, to nie jest autor bez mózgu. Bóg dotyka. Amen. Facetów. Amen. 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 Bartku, proszę.